Konecki Sport, Arkadiusz Góral, witam i zapraszam. Martyna Białecka to bohaterka koneckiego klubu karate Kyokushin. W miniony weekend, w piątek, wywalczyła ona brązowy medal Mistrzostw Europy w hiszpańskiej Walencji w kategorii juniora. Konecki klub w kategorii juniorów w piątek reprezentowały trzy zawodniczki: Martyna Białecka, Amelia Łyczek i Julia Domagała. Niestety Amelia i Julia musiały uznać wyższość rywalek na wcześniejszym etapie rywalizacji. Martyna Białecka stoczyła pojedynki z zawodniczkami z Litwy i Rumunii, które zakończyła przed czasem. Uległa w półfinale Ukraińce, dopiero w dogrywce. Tym samym wywalczyła podczas Mistrzostw Europy w Walencji brązowy medal. Trenerem kadry polskiej juniorów na mistrzostwach był koneczczanin Mateusz Garbacz. Jego podopieczni w sumie wywalczyli 6 brązowych medali. W sobotę wśród seniorów walczył z kolei Jakub Owczarek. Koneczczanin najpierw walczył z Rumunem i zwyciężył po bardzo długim pojedynku, następnie przegrał minimalnie z zawodnikiem z Belgii, odpadając z rywalizacji. Owczarek w tym roku będzie miał jeszcze jednak szansę na krążek Mistrzostw Europy. Na jesieni we Wrocławiu odbędzie się bowiem czempionat Starego Kontynentu kadetów, młodzieżowców i seniorów Open. Jeśli Jakub przejdzie pomyślnie kwalifikacje, to wystartuje z uwagi na swój wiek wśród młodzieżowców. We Wrocławiu będzie mogło wystąpić także kilkoro innych zawodników skońskich i na pewno o tej imprezie będziemy Państwa informować. Około 130 osób wzięło w sobotę udział w 19. edycji cross-maratonu Przez Piekło do Nieba. Tym razem imprezy nie organizował Konecki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Za nami 19. edycja cross-maratonu Przez Piekło do Nieba. Rajd został zorganizowany przez firmę, która dotychczas pomagała przy tworzeniu imprezy, zapewniając pomiary czasu, a także przez przyjaciół Wojtka Paska. Udział w maratonie wzięło około 130 osób. Wydarzenie organizowane jest już po raz 19. Powstało ono pierwotnie jako jednorazowa impreza, jednak za namowami kolegów Wojciech Pasek postanowił ponawiać cross-maraton każdego roku. Tak też impreza wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych w powiecie koneckim. 19. cross-maraton Przez Piekło do Nieba. No, spotykamy się w Sielpi, tak żeby wędrować tutaj w granicach obrębu niebo. No i stąd całe nasze zamieszanie. No. Jakie są dzisiaj trasy do przebycia i ilu jest uczestników? No, trasa jest 7-kilometrowa, którą pokonujemy 6 razy, które daje 42 kilometry. Impreza rozpoczęła się przy sklepie na końcu wsi Niebo. Najpierw na 42-kilometrową trasę wyruszyli uczestnicy maratonu, a chwilę później miał miejsce start osób, które podjęły się udziału w półmaratonie. Oni mieli do przebycia 21 kilometrów. Maratończycy przyjechali z całej Polski i nie tylko. Nietypowe nagrody w postaci siekier przygotowała dla zwycięzców firma Zigmir z Wincentowa. Co ciekawe, wśród uczestników przeprowadzono losowanie, w którym do wygrania był model malucha. Jak wspomina organizator, rajd był liczony do tytułu Super Piechura Świętokrzyskiego. Tego samego dnia Petetek przygotował konkurencyjną imprezę. Był to marsz po puchar i tam frekwencja była bardzo podobna. W sobotę miał miejsce pierwszy marsz po puchar, organizowany przez Konecki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Piechurzy z samego rana wyruszyli z Koneckiego Rynku na jedną z dwóch przygotowanych tras. W wydarzeniu uczestniczyło około 130 osób. Znajdujemy się dzisiaj na Koneckim Rynku, tutaj w centrum. Za kilka chwil ruszy oficjalnie pierwsza impreza tego typu, marsz po puchar. Jaka jest trasa, ilu jest uczestników?
Trasa liczy bądź 50, bądź 25 km, w zależności od indywidualnego wyboru. Biegnie naprawdę urokliwymi miejscami Ziemi Koneckiej. W większości jest to Niebieski Szlak Turystyczny imienia Stanisława Malanowicza. Przez Starą Kuźnicę, Piasek, okolice Furmanowa, Niekłania, a potem już znakowaną trasą przez organizatora wracają uczestnicy tutaj do Końskich z metą w Koneckim Centrum Kultury. Coś na mecie czeka na uczestników? Na mecie na pewno uśmiechnięta pani Magda. Natomiast oczywiście pamiątkowy puchar, bo to marsz po puchar. Koszulka, myślę, że jakiś słodki poczęstunek. No i zdaje się, że to chyba tylko na tyle i aż tyle. Pojawiają się pytania, więc i ja je zadam. Czy ta impreza liczona jest do tytułu Super Piechura Świętokrzyskiego? Tak, oczywiście. Rozwiewamy tutaj wszelkie wątpliwości. Ta impreza jest zaliczana do Super Piechura Świętokrzyskiego, zarówno w tym formacie 25, jak i 50 km. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. No regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. W ubiegłą środę na pływalni miejskiej w Końskich miała miejsce kolejna edycja Koneckiego Maratonu Pływackiego. Około 50 uczestników przepłynęło łącznie blisko 12 km. Jesteśmy dzisiaj na Koneckiej Pływalni, gdzie odbywa się 10. Maraton Pływacki, który jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. Uczestników jest około 50. Zasady podczas maratonu są takie, że płyniemy sztafetowo przez 60 minut i staramy się pobić rekord z 2019 roku, który wynosi ponad 22 km. Jest to impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Końskie. I jak zawsze powiem to, co na każdych zawodach, nie ma ani dolnej granicy wiekowej, ani górnej granicy wiekowej. Wszystkie wydarzenia na terenie miasta i gminy, które realizują koneckie stowarzyszenia, kluby sportowe, są finansowane czy współfinansowane. Między innymi dzisiejsze wydarzenie również jest współfinansowane w ramach środków z pożytku publicznego. Cieszę się, że Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji aktywnie włącza się w ten wymiar potrzeb związanych z pasjonatami czy z tymi zwolennikami, którzy korzystają z pływalni, z basenu i uczestniczą w kolejnej edycji maratonu pływackiego. To fajne wydarzenie, ze wszechmiar fajne wydarzenie, bowiem ta działalność rekreacyjno-sportowa jest potrzebna dla dzieci, dla młodzieży, ale również i dorosłych. Natomiast niepokoi mnie to, że dzisiaj w połowie tygodnia, w godzinach popołudniowych mamy niewielką liczbę dzieciaków na basenie. Nie wiem, co jest tego powodem. Zapewne jakieś decyzje rodziców czy rodzin, ale cieszę się, że chociaż ta grupa zwolenników pływania znajduje się na pływalni i próbuje pobić ten rekord, który został ustanowiony w 2019 roku. Pewnie będzie to trudne, ale na pewno ten wymiar upowszechniania sportu, upowszechniania działalności o charakterze rekreacyjnym, a przede wszystkim ten wymiar prozdrowotny i ten cel zostanie osiągnięty.
Neptun Końskie nie ma dobrej pasy. Po przegranej z GKS-em Rutki przyszła porażka z Alitem Ożarów. Neptun Końskie przegrywa w ramach kolejnego meczu czwartej ligi z Alitem Ożarów, czyli z wiceliderem rozgrywek. Spotkanie przy ulicy Sportowej było wyrównane, chociaż wynik na to do końca nie wskazuje. Konecczanie przegrali 0-2. Obie bramki padły pod koniec pierwszej połowy. Pierwszą zdobył Jakub Wódz w 44 minucie, a drugą Piotr Wójcik w 47, czyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej części. Druga odsłona to wyrównana gra, ale i dużo kontrowersyjnych zachowań, które karane były kartkami. Dochodziło do fauli, ale i do symulacji ze strony zawodników Alitu Ożarów. Wynik ostatecznie się nie zmienił i goście zwyciężyli w tym spotkaniu 0-2. Alit pozostaje na drugim miejscu w tabeli świętokrzyskiej czwartej ligi. Neptun Końskie, który dotychczas zajmował siódmą pozycję, może spaść na ósme miejsce, ale to już jest uzależnione od wyniku Łysicy Bodzentyn, która nieco później rozpoczęła swoje spotkanie z Wierną Małogoszcz. Już w najbliższy czwartek, czyli w Boże Ciało, zawodnicy trenera Arkadiusza Bilskiego na wyjeździe zmierzą się z AKS Busko-Zdrój. Z kolei przy ulicy Sportowej w Końskich wystąpią ponownie w przyszłą niedzielę. O godzinie 17 Neptun podejmie Granata Skarżysko-Kamienna. Już dziś zapraszamy Państwa na to spotkanie. Znakomitą formę ma za to GLKS Fałków. Ekipa z tej miejscowości właśnie zapewniła sobie awans do A-klasy. Gminny Ludowy Klub Sportowy z Fałkowa w znakomitym stylu na dwie kolejki przed zakończeniem B-klasy zapewnił sobie awans do wyższych rozgrywek. Piłkarze z naszego powiatu aż 8-0 rozgromili w sobotę lidera, czyli Granat Borki. GLKS jest już pewny, że ligę zakończy na drugim miejscu, a zatem od jesieni swoje mecze rozgrywać będzie już w A-klasie. Dodajmy, że w tej kolejce B-klasy pauzowała Tęcza Gowarczów. Za tydzień gowarczowianie powinni podjąć Czarnowiec Kielce, ale ta wycofała się z rozgrywek. GLKS na wyjeździe zagra z Płomieniem Wólką Kucką. Zaglądamy jeszcze na boiska okręgówki oraz A-klasy, by sprawdzić, jak radziły sobie tam koneckie zespoły. W lidze okręgowej Partyzan Radoszyce przegrał 0-4 z Naprzodem Jędrzejów. Partyzan jest na 10. miejscu w tabeli, ale ma pewne utrzymanie w rozgrywkach. W czwartek Radoszyczanie na wyjeździe zagrają z Unią Sędziszów, a w sobotę o 17.30 podejmą u siebie Spartę Dwikozy. W A-klasie Wiktoria Mniów 5-1 pokonała KS Smyków. Ekipa ze Smykowa plasuje się na 8. miejscu w rozgrywkach. KS w czwartek o 15.00 zagra w Miedzierzy z Polonią Białogon Kielce, a w niedzielę na wyjeździe z Lechią Strawczyn. Radiatorsi ze Stomporkowa 2-4 przegrali u siebie ze Zrywem 2021 Łopuszno. Stomporkowianie są na 11. miejscu w lidze. Kolejny mecz rozegrają w czwartek na wyjeździe ze Skałą Tumlin. W niedzielę o 15.00 podejmą u siebie Astrę Piekoszów. Stowarzyszenie Sportowe Fair Play rozpoczęło kolejny sezon z piłkarskimi turniejami dla amatorów. W niedzielę miał miejsce pierwszy turniej piłki nożnej na boisku Orlik przy ulicy Południowej w Końskich. Do zawodów zgłosiły się 4 drużyny, które rozegrały mecze w systemie każdy z każdym. Najlepszymi okazali się zawodnicy WKS Trójwieś. Gratulujemy wygranej w turnieju. O kolejnych sportowych wydarzeniach dla amatorów na Konecczyźnie będziemy Państwa informować na bieżąco. Nasz Damian Broniewski pojedzie w najtrudniejszym wyścigu świata. To wyzwanie czeka go już w tym tygodniu. Red Bull Erzberg Rodeo to zdecydowanie najsłynniejszy wyścig hard enduro na świecie. W jego kolejnej edycji już od 30 maja do 2 czerwca udział weźmie konecczanin Damian Broniewski. Damian od kilku miesięcy jest reprezentantem fabrycznego teamu KTM. Są to zawody rangi Mistrzostw Świata hard enduro. Odbywają się akurat te zawody na otwartej przestrzeni w kopalni w Austrii, w miejscowości Erzberg. Mamy do pokonania tam dwa prologi. Najpierw mamy w piątek prolog. Jest trasa taka szybkościowa, bodajże 13 km, którą musimy pokonać w jak najszybszym czasie. Później następnego dnia w sobotę mamy możliwość poprawienia tego dnia poprzedniego. Oraz później łapie się 500 zawodników do wyścigu finałowego w niedzielę, który jest o 13.00 się rozpoczyna akurat. I tam startujemy w linii co 50 zawodników, co 2 minuty. No i mamy do pokonania trasę 32 km, na którą mamy czas 4 godziny. Tam najlepsi robią w godzinę, nawet godzinę 50 robią tą trasę. Także startuje teraz zawodników w tych zawodach 1300 bodajże. Takie zawody kończy około 13 osób tylko.
Także mamy tutaj zobrazowanie rangi tych zawodów i trudności. Przejście do hard enduro to dla naszego zawodnika zupełna nowość. Dyscyplina hard enduro jest to łączenie i motocrossu, czyli prędkości, i enduro, i super enduro, czyli takich technicznych, trialowych elementów. Także ja jestem też zawodnikiem, który się lubi takie trudne zawody, taki trudny teren, także myślę, że się w nich odnajdę. Broniewski w tym sezonie zamierza startować właśnie w hard enduro, ale i w super enduro, czyli dotychczasowej konkurencji, gdzie wyścigi odbywają się w największych halach świata. Młody zawodnik nie mógłby rywalizować w wymagającym finansowo sporcie bez wsparcia sponsorów. Mam sponsorów z końskich, wspierają mi firmy i przedsiębiorcy. Mam na myśli firmę Unity Investment, Autokompleks Paweł Wasik, Grzegorz Rędziak, Roboty Ziemne, Robcar, Custom Car Kamil Jakubowski, firma Renowa oraz Muzeum Polskie Drogi, Witthaft. Także bardzo jestem szczęśliwy, że mam takie grono sponsorów. Liczę też na powiększenie tego grona. Jestem otwarty na każdą propozycję, także śmiało można się do mnie odzywać. A jak Damianowi powiedzie się na najsłynniejszym wyścigu hard enduro na świecie? Będziemy Państwa o tym informować. A na koniec tego wydania sportu jeszcze zapowiedź. W niedzielę o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Sportowej MKS Neptun Końskie podejmie granat Skarżysko-Kamienna. Zapraszamy na to spotkanie. I to wszystko w tym sporcie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.